Zasady ja w tym swoim wstępnym głosie tutaj już na antenie po 21.30 mówiłem o tej polityce kłamstwa, która polityce, no przecież nie polityce, bo polityka jako roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego nie może posługiwać się kłamstwem, a więc to, co ja nazywam dziadostwem, a nie polityką, właśnie posługując się kłamstwem, czyli coś, co jest substytutem polityki, a przy okazji czego posługuje się kłamstwem, właśnie jest udziałem tych, którzy rządzą w poszczególnych województwach. Dziadostwem. Kłamstwo tej Skórskiej. Obraz, jeśli chodzi Tarababa, o Skórskiej, jest bardzo prosty. No i tej prostoty tego obrazu nie da się już zafałszować zrzucaniem odpowiedzialności na panią profesor Elżbietę Starosławską, która od półtora roku już nie rządzi w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a która, przypomnę, została uniewinniona przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych od zarzutów, które jej stawiano, i która została niezgodnie z prawem zwolniona z tego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, co potwierdza sąd na razie w pierwszej instancji. Obraz jest taki, że powinniśmy już jakiś czas temu mieć porządne Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, które by przecież nie zastępowało wszystkich innych ośrodków onkologicznych w województwie lubelskim, ale było prawdziwym centrum z prawdziwego zdarzenia, które świetnie przy pomocy specjalistów, w szczególności specjalistów, nie murów, nie aparatury, nie sprzętu, tylko specjalistów skupionych w tym centrum, a których skupiła tam pani profesor Starosławka, leczyliby pacjentów onkologicznych, które przecież przybywa z roku na rok i przybywać będzie. Tymczasem dzisiaj obraz jest taki, że mamy inwestycję, która zatrzymała się w 2/3 tak naprawdę. Nie mamy wykonawcy na budowie. Po półtora roku od wyrzucenia z prasy niesłusznego i niezbędnego sprawy wyrzucenia z prasy pani Elżbiety Starosławskiej, nie mamy nawet zinwentaryzowanego tego, co zostało zrobione, a przecież przez półtora roku już ktoś tym centrum rządzi, a cały czas organem prowadzącym dla tego centrum jest samorząd województwa lubelskiego z Polskim Stronnictwem Ludowym, Platformą Obywatelską, na czele pan marszałek Sosnowski, pan marszałek Bratkowski, pan marszałek Grabczuk i pozostali członkowie zarządu przecież sprawują funkcję organu nadzoru nad tym, organu prowadzącego nad tym centrum. Zamiast mieć porządne centrum złożonego z wielkich specjalistów, największych w naszym regionie, fachowców od chorób onkologicznych, dzisiaj mamy niedokończoną inwestycję, konieczność przekładania dotacji na kolejne lata. Ja taki wniosek wysłałem do Ministerstwa Finansów przed kilkoma dniami, żeby przerzucić tę dotację, która jeszcze zostaje na rok 2018-2019. No i będę zabiegał o to, żeby ją rzeczywiście rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozwolił wydatkować w kolejnych latach. Nie gwarantuję rzeczywiście, że budowa zostanie dokończona, bo widząc, co się dzieje na tej budowie, jestem oczywiście absolutnie małym optymistą, a nie dużym optymistą. Nie chcę być pesymistą, bo nie chcę tutaj w żaden sposób negatywnie na to do końca spoglądać. Ale dzisiaj nie ma Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Dzisiaj to centrum obraca się w kolejny szpital. Kolejny szpital nie jest potrzebny. My mamy wystarczająco szpitali, mamy centrum. Natomiast centrum jest rozwalane przez właśnie dzisiejszy samorząd województwa lubelskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Biorąc to na własne barki, nie odejdą oczywiście, ale pamięć o stronie wybory są nie za długo. I też panowie, panie wojewodo, szczególnie myślę, bo kiedyś po audycji tak to mówili, specjaliści onkologowie z Polski mówili, że Polska jest takim krajem, że nas naprawdę stać na to, żeby każde województwo miało centrum. I będzie 16 centrów, ale mocne, konkretne, a nie właśnie szpitale, które będą mieć oddział, będą mieć coś tam, bo tak się będzie, no zrobimy, nie wiem, może być skarbę spółek, prawda? Co tam będzie się nazywało STEM, ale gdzie walia, gdzie dokładnie rada. Zarzut, który do tej pory funkcjonuje w przestrzeni publicznej, który trafia nawet do Ministerstwa Zdrowia, formułowany przez polityków PSL-u, bo tak jakby nie oni prowadzili te inwestycje, a przecież oni od początku do końca prowadzą te inwestycje. Zarzut pod adresem pani profesor Starosławskiej był taki, że Bizancjum stworzyła, że pensje i wynagrodzenia, ostatnio nawet prasa się rozpisała na temat Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, są wysokie. Proszę Państwa, to nie jest salon kosmetyczny, ani salon piękności, ani salon estetyki jakiejś, czy chirurgii estetycznej, tylko Centrum Onkologii. Tam są naprawdę najpoważniejsze przypadki chorób onkologicznych i walka o życie. Nie zabawa w politykę i w dziadostwo, tylko walka o życie tych ludzi, którzy tam leżą i którzy czekają na solidną opiekę i wyleczenie, a nie podtrzymanie przy życiu przez tydzień, dwa i trzy i powiedzieć, no pacjent był chory na raka, no to musiał umrzeć, bo do tego to się dzisiaj może sprowadzać. To jest naprawdę szpital, w którym potrzebujemy wysokiej klasy specjalistów i oni zarabiają wysokie pieniądze, jeszcze większe niż w Lublinie.
w Warszawie, w Gliwicach, w innych centrach. Dlaczego w Lublinie mają zarabiać 3 czy 6 tysięcy złotych? Chcemy stworzyć centrum, pytam polityków PSL-u, Platformy Obywatelskiej, wszystkich krytyków i oponentów pani profesor Czesławskiej, czy szpitalik, który będzie niekonkurencyjny dla innych ewentualnych centralnych? Nie obrażajmy się małych szpitalów powiatowych nawet. Nie, nie ale, o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że mówimy o centrum onkologii, tak, a nie o zwykłym leczeniu. Podobnie zresztą jest też w Kielcach, panie wojewodo. Tam też jest wielki centrum, ale leczą się nie tylko chorzy świętokrzyskiego, ale z całej Polski znajdują tam miejsce, żeby się leczyć i wyleczyć, ale właśnie potrzeba, żeby to było duże, żeby tam można było zbadać od paznokcia do ucha, prawda, pacjenta, znaleźć źródło choroby, znaleźć źródło i tak dalej. I są lekarze. Wyleczyć, tak, wyleczyć, a nie, że trzymać przyjąć i spodać i cierpić, prawda? To jest... Dlatego, panie Józefie, odpowiadając na pana pytanie, co ja na ten temat sądzę, sądzę, że musimy po prostu walczyć o to, żeby to centrum jednak dokończyć, powstało, żeby ono powstało, żeby skupiało jak najlepszą kadrę. My jestem to chyba w tym układzie politycznym PO-PSL, PSL-PO w województwie lubelskim. Jest to w ogóle możliwe, ale walczyć musimy i pokazywać, że wszystkie te absurdalne zarzuty, kłamstwa, bo posługiwanie się kłamstwem w przestrzeni publicznej w województwie lubelskim jest na porządku dziennym i słyszymy to codziennie z ust polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u w szczególności. Kłamstwem, panowie, nie zbudujecie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Kłamstwo to zamieszanie, bo telefony są jeszcze, ale panie wojewodzie, jeszcze jedno pytanie. No dobrze, na wpływ ministra zdrowia, jaki jest, bo to przecież sam marszałek nie jest od zdrowia, tylko... Ale organem prowadzącym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest samorząd województwa lubelskiego i nie ma na ministra, jest tutaj bardzo, bardzo... Ale nie ma na to wpływu. Nie ma na to wpływu, żeby dzisiaj kto inny prowadził Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, to musi się na to zgodzić z samorządem województwa lubelskiego, czyli sejmik województwa lubelskiego. A w ten sensie, jeśli ale... zarząd odda to pod głosowanie, więc dzisiaj wszystko jest w rękach pana marszałka Sosnowskiego i jego kolegów z zarządu województwa lubelskiego. Jeśli rzeczywiście realnie myślą o ratowaniu życia pacjentów onkologicznych w województwie lubelskim, no to powinni się zastanowić nad tym, jak dalej. To jest czasem właśnie wrażenie, ja czasem żałuję tej reformy administracyjnej, że jednak stworzono tych prawda, no, tych powiatów, tych marszałków. Na ten przykład, to, że pustych, tyle takich funkcji, że dla pustych, że tak powiem, głównowodu bez sensu. No bo to jest marszałek tego, to, nie? Rozdrobniono to wszystko, jakby to miało temu służyć, ale to niestety, to prawica wtedy zrobiła ten... Ale zwróćmy uwagę, bo mówimy teraz, skupiliśmy się na Lublinie, w którym rzeczywiście ta sytuacja wygląda masakrycznie. Nie oszukujmy się, jeszcze raz powtarzam, minęło półtora roku od czasu, kiedy nie jest na stanowisku dyrektora pani profesor Starosławska, nie da się zrzucić już niczego na żadnej odpowiedzialności na barki pani Starosławskiej, jeśli dalej by nawet chcieli. To oni byli od początku organem prowadzącym, to oni doprowadzili do takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj w Centrum Onkologii. No, ale przecież mówimy też o innych miejscach w Polsce, o Gliwicach. No tu akurat jest przykład Instytutu Onkologicznego, ale ojciec mówił o Kielcach, gdzie organem prowadzącym zdaje się, że jest samorząd województwa. To wszystko zależy od tego, czy politycy, jeszcze raz powtarzam politycy, bo dzisiaj bardzo łatwo PSL i Platforma mówią, my jesteśmy samorządowcami, nie jesteśmy politykami. Właśnie jeżeli nie rozumiemy, czym jest polityka, że ona jest właśnie działanie na rzecz dobra wspólnego i ubieram się w piórka samorządowców, to tak wychodzi, jak wychodzi. To są zwykli politycy, którzy działają na szczeblu samorządowym, tylko nie potrafią zadbać o strategiczne dla mieszkańców województwa lubelskiego rzeczy, jak centrum, które ma... Battery is low. Please recharge in kind. Kurę uczyć, jak mówił Józef Piłsudski, prawda? Miał takie powiedzenie. Natomiast, bo jeszcze raz idąc, po to była reforma przecież administracyjna, panie wojewodo, żeby, i panie profesorze, żeby właśnie władza miała poczucie, gdzie jest, prawda? A więc dany okręg, dane województwo, dany powiat, żeby wiadomo było, co potrzeba, jacy są ludzie, jakie ich potrzeby, żeby nie było, jak dawniej było, że sekretarz partii przyjeżdżał, prawda, z Krakowa do Białegostoku, z Białegostoku zostawał w Nowym Sączu czy wojewodę. Battery is low. Please recharge in kind. Politycy, ludzie znający się na problemach. A teraz wygląda, że po prostu jest, no to jest klucz partyjny. No bo jest klucz partyjny, bo nam jest dobrze i chcemy tam władzę utrzymać jak najwięcej, więc pogodził się diabeł. Wyłącznie klucz partyjny i PSL dzisiaj, bo jeszcze raz powtarzam, stworzył kategorię samorządowców. Tak jak ci samorządowcy nie byli politykami. Polityk to jest ten poseł, który jest zły, a my jesteśmy fantastyczni samorządowcy, tylko że ci fantastyczni samorządowcy niestety nie zdają egzaminu w województwie lubelskim. Ale myślę, że następne telefony będą już w temacie tym polska polityka wobec kryzysu w Unii Europejskiej, chociaż to wszystko się mieści też w temacie, no bo przecież leczymy się i porównujemy się do Unii Europejskiej, a tam jednak wyniki są lepsze, jeśli chodzi o przeżywalność chociażby tych chorób jak nowotwory. Prosimy bardzo, Radio Maria, słyszymy szum, więc będzie głos, tak? A szczęść Boże, niech będzie pochwalony. Na Jezus Chrystus, na wieki wiekowane. Kto mówi? Ja mam takie pytanie, Łukasz Katowic. Takie mam pytanie.
tutaj do szanownych gości. Interesuje mnie taka kwestia, bo mówili Państwo o tej Unii Europejskiej. Chciałem się zapytać, jak wygląda sprawa w takiej zasadzie, na przykład, bo pan Timmermans, tak, czy jak to się tam nazywa, bardzo nas poucza o wszystkim, wszystko mówi, jak to mamy robić, nie robić. Chciałem się zapytać, czy jest jakiś, jak wygląda sprawa w Unii Europejskiej, na przykład dotycząca narkotyków, bo z tego, co się orientuję, na przykład Holandia jest takim niepięknym krajem, a jest tam z powodu dostęp jakby do tych środków i chciałem się zapytać właśnie tutaj gości, jakby mogli odpowiedzieć na pytanie, jak Unia Europejska się zapatruje do takiego czegoś, bo jak wiadomo, na przykład u nas w kraju walczy się z narkomanią, tak? A tam jest to legalne i chciałem właśnie się dowiedzieć tutaj. No, dziękuję, to czy jaki problem pan ma? Czy pan tych narkotyków pragnie, czy pan z nimi walczy? Ja dokładnie nie mogłem wyczuć intencji. Co pan miał na myśli? Ja też nie wyczuwam tych intencji, ale sam pan zauważył w swoim pytaniu, że jest różnie, tak? No, w Polsce są one zakazane i nielegalne, w Unii Europejskiej, w Holandii są legalne, w Czechach też, tak? Także to jest, zdaje się, domena polityki państw członkowskich i one o tym decydują. No, jeśli pan pyta z kolei nas o stosunek do narkotyków, no to jest wybitnie negatywny. Żaden kierunek holenderski. Chyba, że było pytanie, czy pan Timmermans zażywa na przykład. A to tego nie wiem, ale jak nieraz się go słucha, to nie wiem. No, można by się zastanowić. Jakieś zioło. Czytałem różne dokumenty Unii Europejskiej, ale wspólnej polityki na temat narkotyków jeszcze do takiego dokumentu jesteśmy na dobrej drodze chyba, ale jeszcze być nie ma. Może taki dokument powstanie, ale z tego, co mi wiadomo, jeszcze go nie ma, także... Ale no nie czekamy na to, żeby ogłosić, że pokrzywa na przykład jest narkotykiem, a marihuana jest lekiem. Marihuana jest lekiem, tak, marihuana lecznicza to jest lekiem. Pokrzywa jest narkotykiem. Tak, może być taka ustawa. Ale tak troszkę złośliwie mówimy, ale wszystko jest możliwe. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. Tak. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy Panią. Jakie imię Pani i skąd telefon? Mówi Teresa z Warszawy. Na wstępie to całe szczęście, że tych narkotyków w Polsce nie ma, nawet marihuany, bo ona uzależnia i prowadzi do cięższych narkotyków. Ale ja chciałabym o takiej sprawie powiedzieć, że przecież Izraelici wyemigrowali kiedyś do Egiptu, a później z płaczem musieli wracać z domu niewoli poprzez Morze Czerwone, a teraz ci obecni przybysze z Europy, czy jest pytanie, właśnie mam pytanie, czy oni wrócą kiedykolwiek do swojego kraju? Bo mnie się wydaje, że nie, jednak nie, bo tu dostają pieniądze i po co im wracać do swojego kraju, tu stwarzają nam problemy. To tyle, szczęść Boże. Dziękujemy, szczęść Boże, to tak biblijnie zabrzmiało, chociaż Izraelczycy żałowali, że muszą wracać z tego, co pamiętamy. To była troszkę inna sytuacja, bo zdaje się, że nie zapraszał nic, że nie szli tam z własnej, nieprzymuszonej woli, tylko... Nabuchodonozor. Dokładnie, wobec... Ale chcę panu profesorowi przerwać, bo był taki program w telewizji lubelskiej, w TVP Lublin, gdzie był pan Włodzimierz Karpiński, były minister Skarbu Państwa z Platformy Obywatelskiej, który przecież tak się zagalopował swojej argumentacji w sporze ze mną na temat uchodźców imigrantów, że nawet stwierdził, że my byliśmy emigrantami do Kazachstanu i na Syberię, więc można ich w ten sposób nazywać. No tak właśnie, no, a Stalin był biurem podróży. No więc, no to jest właśnie... Tego, że trzeba uważać, jeżeli się dobiera jakieś przykłady i porównania, no bo to jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj ktoś przychodzi nie dlatego, czy inaczej. Niektórzy oczywiście uciekają w sytuacji zagrożenia życia, ale większość tak zwanych migrantów przyjeżdża tutaj po to, żeby poprawić sobie sytuację finansową, a poza tym jeszcze bardzo ważna sprawa to są muzułmanie, a jedynym w zasadzie sposobem rozwijania rozwoju i propagowania islamu jest podporządkowywanie sobie nowych obszarów. Wobec tego, jeśli ktoś dotarł na dany obszar i to ma za zadanie ten obszar zająć, no i przekształcić go w terytorium, gdzie będzie obowiązywało prawo szariatu. Wobec tego, no, to się po prostu dżihad nazywa. Zresztą statystyki w tym zakresie są zupełnie jednoznaczne. Mamy nawet według statystyk oficjalnych. Te oficjalne nie są do końca prawdziwe i wiarygodne, bo one nie uwzględniają wszystkich tych, którzy nie zostali przebadani. Również dlatego, że przecież Unia Europejska... Na przykład we Francji nie można pytać o wyznanie, bo dokładnie. To jest prywatna sprawa człowieka. Dokładnie. W związku z powyższym te statystyki wszystkiego nie ma. Ale nawet te, które są oficjalne, jednoznacznie wskazują. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, otóż liczba wyznawców, liczba muzułmanów we Francji w roku 1990 to
było 568 tysięcy. I to stanowiło 1% ludności. W roku 2000 to już było 4 704 tysiące. Natomiast w roku 2010 już mamy 5 milionów 818 tysięcy. I w roku 2020 ta prognoza jest jeszcze większa. Dochodzi do tego, że będzie 10% czy więcej niż 10% ludności francuskiej właśnie stamtąd. To są statystyki oficjalne. Jestem przekonany, że tej ludności muzułmańskiej już tam jest dużo, dużo więcej. Więc odpowiadając na pani pytanie, które tam wybrzmiało w pani wypowiedzi, czy oni stąd powrócą, czy mają zamiar wrócić? No nie mają zamiaru wrócić, co te statystyki pokazują. Zwiększa się ich liczba, a nie zmniejsza. Mówienie o tym, że oni tu przyjeżdżają po to, żeby nauczyć się wartości europejskich, a następnie zakorzeniać się u siebie w Afryce czy w krajach arabskich, jest bzdurą. Jeśli w ogóle jest taka część tych ludzi, która w ten sposób to postrzega i chce tu przyjeżdżać tylko po to, to jest to znikomy odsetek. Oczywiście wtłaczają nam w głowę, próbują nam wtłaczać w głowę niektórzy Europejczycy właśnie taką tezę. Ja byłem świadkiem takiego wykładu pana Brauna, inwestora w Polsce, który stwierdził, że musimy przyjmować jak najwięcej uchodźców, imigrantów z Afryki i z Arabii. Mamy taki chrześcijański obowiązek, żeby nauczyć ich wartości europejskich i demokracji europejskiej po to, żeby oni zakorzeniali ją później tam w tamtych krajach. No, utopia dzisiaj była definiowana przez pana profesora Ptaszka, a utopizm jest najgorszą rzeczą, którą może spotkać Europę i chyba zdaje się, że w kierunku tego utopizmu tu idziemy. A swoją drogą to pogratulować mądrości też ministrom tamtego rządu, że tego typu stwierdzenia, że tak, że to były indywidualne wycieczki do Kazachstanu, tak? Że tak wyjazdy. Tak, że byliśmy emigrantami na Syberii do Kazachstanu. W poszukiwaniu trawy, tak, stepowej. Niesamowite. Pan profesor, jeszcze zdanie, czy telefon odbierzemy, tak? Będzie nowa myśl pewnie. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami. Szczęść Boże. Andrzej z Kolonii dzwoni. Witamy. Z Kolonii z Palatynu. Witamy. Serdecznie jestem na antenie. Tak, panie Andrzeju, witamy pana, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże, króciutko, serdecznie witam ojca prowadzącego. Woda kolońska nam się kojarzy od razu. Oj, coś wspaniałego. Od razu. I serdecznie pozdrawiam i na wstępie czasami puszcza tutaj ojciec prowadzący we mnie, który zgości dosyć ciekawe podteksty, na przykład w tym biurze podróży Stalina. To jest dobra sprawa, dlatego że to chwycą młodzi, a młodzi się w ten sposób bardzo szybko na skróty historii nauczą. Poruszyliście tyle tematów. Ja tutaj mam znajomego, który przyjechał z Rosji, ma pochodzenie żydowskie, i go się tam, słuchaj, przecież czemu nie idziesz do Izraela, przecież tam jest twój kraj, twoja ojczyzna. On się tak migał, odpowiedział, migał się w końcu w jakimś czasie, bo go już nękałem tym pytaniem, któryś tam tydzień powiedział, wiesz, tam jest taka sprawa, że jak ja pojadę do Izraela, to tam będę musiał pracować. No a tutaj żyję z socjalu. No i takie nastawienie można sobie tam odzwierciedlić, jeśli chodzi o tych tak zwanych emigrantów muzułmańskich. Po co tam ma pracować, jak sobie tutaj posiedzi za gratis? No. Teraz tak, jest wiele aspektów, które poruszyliście. Tutaj niestety zarobki w Niemczech są tak minimalne, że młodzi ludzie bardzo boją się wchodzić w małżeństwa. Są umowy o pracę zawierane na rok czasu. Układy są praktycznie śmieciowe i młodzi boją się. Po prostu boją się, że zapadną w jakiś tam dołek. I na przykład nasi sąsiedzi, którzy oboje pracują, mają tylko jedno dziecko, dlatego że powiedzieli, my jednemu dziecku na 100% zapewnimy jakiś byt socjalny, żeby mogło się wykształcić. Ale przy dwóch dzieciach to nie wiemy, co będzie, jeśli któryś z nas straci pracę. Mają ze swoje kłopoty. Poza tym większość Niemców jeszcze już zaczyna używać nazwy Kalifat Deutschland, czyli Kalifat Niemcy. Nie są zadowoleni. W landach w tych wschodnich, gdzie Merkel występowała, była wygwizdana, okrzyczana i zbliżona w ten sposób, że już do władz niemieckich trafiło tam, znaczy do sądów tam trafiło 1000 pozwań przeciwko stalkującym, ponieważ oni używali stosunkowo mocno bliźniacze słowa w stosunku do pani kanclerz Niemiec. Niestety CDU wygra wybory, dlatego że pan Schulz nie jest tym gościem, który pociągnie partię. Poza tym SPD nie ma nic do zatopodwania ludziom, tylko chwyta co jakiś czas jakieś nowe tematy, coś tam próbuje załagodzić. Dziś w telewizji na przykład było spotkanie, taki sparing był między oboma kandydatami, czyli panią Merkel i panem Schulzem, już tam komentarze. To są tak oklepane tematy, że jak dzwoniłem do znajomych, powiedzieli, słuchaj, przełączyliśmy, oglądałem jakiś tam kiepski
film, bo już tego nie możemy słuchać. To są wszystko po prostu wyklepane jakieś tam regułki i nic więcej. Teraz tak, Niemcy wprowadzili o ciekawość. No, dalej genderowców tutaj rządzi, wprowadzili to, że jak dziecko urodzi się, no to już nie ma krateczki, gdzie się zakreskuje, czy to jest płeć męska, czy lejska, jest tak zwana płeć uniwersalna. Można jeszcze tysiąc rzeczy poruszyć, panowie, ale chciałbym wrócić z naszego kącika. Europa jak Europa, my jesteśmy w Europie i niestety bardzo prosiłbym, ja nie mogę dawać rad, ale boję się, że obecna sytuacja, która jest związana według tego naszego Sądu Najwyższego, czyli tego, no, brakuje mi słów, zagoniłem się, tam co, że Gliński rządził, tam czyli ten Sąd Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny. Tak, tak. Powiedzmy sobie szczerze, to pociągnął Jaruzelski do życia po to, żeby uwiarygodnić, że system, który on wprowadził, jest legalny. To w zasadzie powinniśmy zaraz w roku 90 wycofać, zamknąć i budynek sprzedać albo dać pod ajencję kogoś czy czegoś, hotel postawić. To jest nam niepotrzebne. Wielu państw tego nie ma, ale jeśli już my przy tym obstajemy, to boję się, że nastąpi rozmydlenie i wtedy Unia mocno w nas uderzy. Powinniśmy stanąć twardo, tak jak staliśmy do tej pory. Robimy swoje, tak jak piosenkarz kiedyś śpiewał. Róbmy swoje. Róbmy swoje i na każde ich szczekanie nie odpowiadajmy, bo to jest powiedzenie znane, że pies szczeka, karawana i tak idzie dalej. Oni się tego nauczą, że Polacy zrobią swoje, nic nie zrobimy, ale oni będą szczekali. Ostatnio przecież było spotkanie w parlamencie, tam przekazuje się powiedzą, nic powiedział pan Timmermans. Ciekawego nie powiedział, po prostu podwinął ogon i siedział cicho. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam naszych gości. Dziękuję, panie Andrzeju. I oczekuję na następne, powiedzmy w cudzysłowie, dygresje historyczne, bo one są naprawdę dobre. Jeśli no w Łodzi nas słuchają, to oni złapią, oni się szybciutko nauczą. A to nie, czy to była pochwała, czy negana, że może pochwała. Natomiast troszeczkę pan profesor by się patrzy na profesora Roberta Ptaszka, bo jednak mówiliśmy to, że ten konsumpcjonizm, panie także prezydencie, jednak jest owocem tutaj w tych środowiskach. Pan Andrzej to trochę bronił, ale no, to musiałby w ogóle dzieci nie być, nie wiem, gdzie, w Portugalii, w Rumunii, prawda, w Bułgarii, na Węgrzech, już, może już lepiej, no ale bo to tłumaczenie, że Niemcom jest trudno ekonomicznie, to troszkę się nie chce wierzyć. Ale no właśnie o to chodzi. Ja bardzo dziękuję za ten głos z Kolonii. To nie jest tak, wie pan, że pan nie może pouczać. Może pan pouczać, pan tam na miejscu jest, pan widzi dokładnie, jak to wygląda. Pan zaświadcza o tym, jak tam to, jak to wszystko się dzieje. My tu z Polski mamy przekaz medialny, pan tam na miejscu jest, więc to jest szczególnie ważne, że nasza Polonia w Niemczech pokazuje nam tę sytuację, która faktycznie tam występuje. Przecież obraz w mediach, zwłaszcza w tych mediach lewicowych, jest przecież całkowicie skrzywiony. Więc za ten głos bardzo dziękujemy. Ale o tym konsumpcjonizmie. No, szanowni państwo, to nie jest tak, że konsumpcjonizm jest wtedy, kiedy ma się dużo dzieci, dużo wydatków, bo to nie są wydatki konsumpcjonistyczne. To są wydatki odpowiedzialne na utrzymanie rodziny. Nie o takie wydatki chodzi Unii Europejskiej i tym grupom interesu, które w Unii Europejskiej wiodą prym. Im chodzi o wydatki nie prorodzinne, nie rodzinne, nie opiekuńcze. Im chodzi o wydatki rzeczywiście luksusowe. No a luksusowe wydatki będziemy mieli wówczas, kiedy nie będziemy mieli dzieci. Na tym rzecz polega, mówiliśmy to w pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam również, że nawet gdyby w Europie był program 5000+, albo nawet 10000+, to zdecydowanie więcej, większość z tych pieniędzy, 5000 czy 10000, szły po prostu na konsumpcję, bo posiadanie dzieci jest po prostu kosztowne i jest dosyć obciążające. No lepiej nie mieć dziecka, prawda, wyjechać na wakacje, kupić samo. Dzisiaj my mówimy tak i to ja mówię również to pod swoim adresem. Nie chcę tutaj nikogo w żaden sposób krytykować, nie krytykując siebie samego. Takie mamy my dzisiaj po prostu podejście do życia. Najpierw chcemy mieć samochód, dom, prawda, mieszkanie, tak? A dziecko to wtedy, kiedy nam starczy jeszcze, żeby je wychować. Trochę wszyscy mamy takie podejście. Natomiast faktem jest, że coraz mniejsza liczba związków małżeńskich, coraz mniejsza liczba zakładanych rodzin, coraz mniejsza liczba rodzących się dzieci w krajach europejskich, w tym Polsce, ale w szczególności w Europie Zachodniej. Przecież tam we Francji rodzą się przecież przede wszystkim dzieci imigrantów, nie dzieci rdzennych Francuzów. To jest efekt konsumpcjonizmu właśnie, a nie kryzysu ekonomicznego. A to, co pan mówi, że zarobki są coraz mniejsze w Niemczech,
że pewność pracy jest coraz mniejsza, że umowy są zawierane tylko na rok, no to jest niestety efekt tego postępującego kryzysu, na razie ukrywanego przed opinią publiczną, że trudno, żeby dzisiaj Niemcy mówili, że popadają w kryzys i przyjmują migrantów. No, przyjmują migrantów, bo są coraz bogatsi, prawda, więc ten przekaz jest fałszywy, a to, co pan mówi, tylko pokazuje, że rzeczywiście fałsz jest przeogromny, bo te zarobki są coraz mniejsze, a pewność pracy jest coraz mniejsza również u rdzennych Niemców. Także tu pan Andrzej czy pan Leszek, to był pan Andrzej? Ja nie pamiętam. Pan Andrzej bodajże. To mówię, że pan jest troszeczkę tak zżyty, widzę już z Niemcami, i tak współczuję. A popatrzmy jeszcze jedną, dyskusje krytyczne, rozmowy, prawda, wybory, wszystko przechodzi, a ta lokomotywa idzie do przodu, ciągnie, prawda, gospodarcze plany się nie zmieniają i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę godne podziwu. Ta determinacja ekonomiczna, gospodarcza tego kraju, jeżeli tak dobrze oceniam. I wracając jeszcze do konsumpcjonizmu, no sytuacja jest taka, że to jest coś, co w dalszym ciągu jest próbowane, no przecież w tej chwili program choćby telewizyjny większości komercyjnych stacji polega na tym, że no czasami występują jakieś filmy i programy jako przerwa między kolejnymi blokami reklam pokazującymi, że mamy co, musimy mieć coraz więcej, konsumować coraz więcej. I to jest taki mechanizm samonapędzający się. Wydajesz na rzeczy, które są niepotrzebne, więc jak wydasz na kolejne rzeczy niepotrzebne, to będziesz szczęśliwy. No i tak to się... Wtedy braknie ci na następne dziecko, no i tyle. Dokładnie, no i tak to niestety wygląda, że jest to pewna świadoma polityka, którą znowu została zaakceptowana i nie bardzo wiadomo, jak się z niej wycofać. Mamy kolejne telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, prosimy. Proszę bardzo. Halo? Tak, słuchamy panu. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Witamy. Dzwoni Michał z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie księdza prowadzącego. Pozdrawiam panie Michale. Szanownych gości. Chciałem przedstawić swoją opinię na temat tego, jak można postępować z tym, co się dzieje w resztkach Europy, czyli w Europie Zachodniej. Uważam, że Europą jesteśmy my jeszcze i możemy być wzorem i przykładem, to znaczy wzorem ładu społecznego, porządku, spokoju, wzorem rodziny, wzorem walki z rzezią niewiniątek, czyli mordowaniem dzieci nienarodzonych, bo to jest podstawa rodziny, dziecko. I możemy być wzorem również rozwoju gospodarczego. Tutaj właściwie no, prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Uważam, że tutaj słowa krytyki pod programem gospodarczym, który mamy. Bardzo dobrze, że mamy ściągalność podatków, że innowacyjność. Natomiast jeżeli by zlikwidowało się przerosty biurokratyczne, bo mamy 10 razy więcej urzędników obecnie niż pod koniec PRL-u, a wtedy już było 3 razy za dużo tych urzędników, to czyli w programie od urzędniczenia kraju, czyli zmniejszenia liczby urzędników do wielkości rzeczywiście potrzebnej, wzrost gospodarczy może być nawet dwucyfrowy. I to by było szokiem dla tej socjalizowanej, zurzędniczałej Unii Europejskiej, w której rozwój gospodarczy coraz bardziej hamuje. I to może pokazać, że kraj katolicki może być właśnie wzorem i przykładem ładu, porządku społecznego, rozwoju gospodarczego. I myślę, dlaczego w ogóle Niemcy islamizują Europę. Myślę, że to chodzi o politykę. Niemcy chcą osiągnąć dostęp do źródeł energii na Bliskim Wschodzie. Nie udało im się to w I wojnie światowej, nie udało się w II wojnie światowej, więc prawdopodobnie stwierdzili, że przechodząc na islam staną się czołówką ekonomiczną i militarną świata muzułmańskiego i w ten sposób zrealizują swoje cele, panowanie nad światem. I oni do tego dążą bezwzględnie. Nigdy nie traktowali katolicyzmu, chrześcijaństwa jako idei, której są wierni. Poczynając od konfliktu cesarza z papieżem, potem była pokuta i kanossa, potem luteranizm, kiedy Luter chciał zamiast
walczyć o to, żeby usunąć nieprawidłowości w katolicyzmie, zaczął ten katolicyzm niszczyć. Później komunizm, który się narodził w Niemczech, Marx, Engels i na koniec neopoganizm hitlerowski, gdzie Heinrich Himmler był twórcą neopoganizmu. I Niemcy w tej chwili też traktują religię jako środek do panowania nad światem. No i jeszcze zapomniałem powiedzieć o krzyżakach, którzy też ekspansję niemiecką pod hasłami katolicyzmu prowadzili w barbarzyński sposób. Także myślę, że odurzędniczenie Polski może dać przykład i wzór narodom Europy, części zachodniej Europy, że można zwalczyć ten socjalizm, zniszczyć panowanie biurokracji, która bezwzględnie rządzi Europą Zachodnią i w ten sposób można odzyskać tożsamość. I jeszcze jedną szansą jest to, że może Rosja zrozumie, że jeżeli chce przetrwać, bo tam też muzułmanów coraz więcej i ekspansja Chin, że Rosja, jeżeli się nawróci na katolicyzm, to wzmocni zdrowe siły i przywróci, pomoże w przywróceniu ładu i kultury na świecie. Natomiast tu jeszcze jedno słowo, jeśli można, na temat tego, co mówi papież Franciszek, Ojciec Święty, który mówi, żeby przyjmować muzułmanów, bo to jest ważniejsze od bezpieczeństwa narodowego. Ja uważam, że muzułmanom należy pomagać, ale tak jak to robi rząd polski, pomagać na miejscu, w ich miejscu zamieszkania, dostarczać środków do budowy kanałów, do odbudowy przemysłu, do tego, żeby mogli stanąć na nogach, a nie tylko zajmować się liczeniem pieniędzy, tak jak to robią szejkowie na Bliskim Wschodzie i Arabowie nic nie robią, tylko żyją z procentów od ropy. Dziękuję panie Michale za ten krótki też kurs, muszę powiedzieć, przyspieszony historii Kościoła w Niemczech i nie tylko. Natomiast no, ciekawa teoria, że no, tak jakby, nie wiem, no, dur brzuszny leczyć, prawda, cholerą, nie? Albo typ... No cóż, no, to była odpowiedź bardzo wielowątkowa i trudno się do tych wszystkich wątków odnieść. Na pewno ten pomysł, żeby pomagać ludziom tam, gdzie mieszkają, jest rzeczywiście na pewno z ekonomiczniejszego punktu widzenia lepszym pomysłem niż sprawianie, żeby musieli szukać swojego miejsca zupełnie gdzie indziej. To wątpliwości nie ulega. Jeśli chodzi o ten krótki kurs historii Niemiec, i to jest za dużo rzeczy trzeba byłoby tutaj dodać, uzupełnić. To jest troszkę uproszczone, ale wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę na jeszcze inną bardzo istotną rzecz. Pan bardzo optymistycznie zakłada, że politycy to są ludzie, którym wystarczy przedstawić racjonalne argumenty i oni oczywiście z radością te argumenty uznają i będą te argumenty stosowali. Problem polega na tym, że w tej chwili poza tą definicją polityki, o której mówił pan wojewoda, czyli tą klasyczną definicją, że jest to rozumna realizacja dobra wspólnego, dzisiaj politykę traktuje się inaczej. Jest to przede wszystkim sztuka rządzenia innymi. A skoro taka koncepcja polityki funkcjonuje dzisiaj w Europie, no to racjonalne argumenty za bardzo na wielu polityków nie działają, dlatego że oni chcą zrealizować swój główny cel, jakim jest utrzymanie się przy władzy, i wtedy każdy fakt, nawet najbardziej oczywisty, potrafią zinterpretować w nieco inny sposób. Przy takiej koncepcji polityki, która od czasów Machiavellego jest bardzo popularna w Europie, niestety z taką sytuacją coraz częściej mamy do czynienia. Przynajmniej ja jako teoretyk tak to widzę. A co do pomocy na miejscu muzułmanom, chrześcijanom, wszystkim, bo przecież ta pomoc na miejsce trafia do wszystkich. Pomoc Kościołowi w potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło i jego współpracownicy pomagają wszystkim, nie dzieląc ich na chrześcijan czy muzułmanów tam na miejscu. No to bardzo ważna jest wypowiedź biskupa syryjskiego. Ja tutaj mam takie znakomite warunki do pracy w studiu Radia Maryja, że mogę śledzić również stronę internetową Radia Maryja. Polecam. Jest wypowiedź biskupa syryjskiego Antoine Hbeir, chyba tak się
wymawia to nazwisko owego biskupa, on wyraźnie wskazuje, że pomoc powinna być udzielana na miejscu, gdzie jej koszt jest znacznie mniejszy, a uchodźcy wewnętrzni tam, którzy zostali, pod względem potrzeb niczym się nie różnią od tych, którzy opuszczają kraj i ściąganie na siłę uchodźców tutaj do Europy jest po prostu bez sensu zdaniem biskupa z Syrii. Więc ja myślę, że w ten sposób należy podchodzić do tego zagadnienia pomocy i my w województwie lubelskim chcę to podkreślić i chcę to zareklamować wszyscy na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Budzikiem. 18 września uruchamiamy akcję, która będzie trwała do kwietnia przyszłego roku. Akcję zbierania środków finansowych, regularnego zbierania środków finansowych na odbudowę mieszkań w Syrii, w Iraku, w Mosulu, właśnie w Aleppo. Między innymi w Aleppo, przecież to nie jedyne miasto, które ucierpiało, a to za sprawą ojca Ibrahima i przede wszystkim tego, który potrafi pomagać ludziom w krajach arabskich, czyli księdza profesora Waldemara Cisło. A ja mam też taki sam komfort i tutaj patrzę, tylko nie będę reklamował portalu. Myślę, że to jest prawda, że w czasie rozmowy Merkel, Schulz, w tej dyskusji również padł temat Polski, jakby nie było na drugim miejscu o Polsce i oczywiście ubolewania, załamania rąk, no ale to świadczy, że jesteśmy w centrum uwagi, prawda? O kim się nie mówi, tego nie ma. I też ciekawe, pan Schulz taką wspaniałą myśl wytoczył, że uchodźcy są na wagę złota, cenniejsi niż złoto, bo miał na myśli ich wiarę w Europę, której brakuje wielu Europejczykom. Mnie zastanawia jedna rzecz, skoro ci uchodźcy są tacy cenni, to dlaczego Niemcy chcą się tym cennym darem, który do nich przychodzi, dzielić z całą Europą? Tego po prostu nie jest. Zmuszają pod groźbą kary się do dzielenia się z całą Europą, więc. Bo nie są chytrzy, nie chcą. Znaczy, brak logiki w wypowiedziach pana Schulza jest już dawno widoczny, więc ja nie wiem, czy to jest sens. Tak, nie dyskutujemy. Mamy telefon, bo czeka już nasz słuchacz. Prosimy bardzo. Halo? Tak, słuchamy. Szczęść Boże. Dzwoni Janusz Łodzi. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz i to jest oczywiste dla nas wszystkich, że polityka obecnego rządu jest uzasadniona moralnie i to jest oczywiste. Jeżeli się kierujemy rozumem, to nie chcemy być po prostu w cieniu innych narodów bogatszych i walczymy o swoje i chwała tutaj na ręce pana wojewody, bo reprezentuje władzę. Chciałem podziękować. Tylko nie rozumiem, dlaczego politycy nie wyciągają wniosków. Bo czy można wszystko robić pro publico bono, depcząc wszystkie prawa naturalne, objawione, kościelne? Przecież my już w historii powinniśmy wyciągnąć wnioski, że takie działanie to powoduje w konsekwencji dramaty i to jest rzecz oczywista. I dlatego odrzucanie tej tęczowej utopii czy projektu społecznego, który nam tutaj PO serwuje w Polsce, zresztą on się nie sprawdził w Polsce całkowicie, bo prawo, które oni stosowali, było niegodziwe, niesprawiedliwe, niepożyteczne, niewykonalne po prostu. I to jest rzecz oczywista i właściwie te wyjaśnienia tutaj panów profesorów są proste. My przyjmujemy to rozumem. I dziękuję za to, że zabieracie głos, bo głos nauki naukowców jest bardzo ważny, bo wy macie pewne rzeczy uporządkowane. I dlatego się cieszę, że mamy taki uniwersytet w Lublinie, że można mówić sensownie po prostu i to od takich wspaniałych osób jak panowie. Szczęść Boże. Dziękujemy. Wręczył mi pan Janusz, mój imiennik zresztą, bo też chciałem właśnie to podkreślić, ale na końcu. Ale dziękujemy bardzo, prosimy pan profesor Ptaszek, tak? Coś? Tak, i więc jeśli tak jak pan mówi, że mamy taką, jest sytuacja, w której zapyta pan, dlaczego ci, którzy próbują kolejne projekty realizować, choć wiedzą, że te projekty nie zakończą się powodzeniem. Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Ci utopiści, którzy próbują dokonywać reformy wbrew zdrowemu rozsądkowi, zdaje się, że najbardziej powszechnym i popularnym grzechem jest grzech pychy. Utopista, który widzi, poprzednikom się nie udało, te założenia są błędne, one nie działają, on mówi, im się nie udało, ale mnie się uda, bo ja jestem taki wspaniały. I to jest właśnie ten grzech
pychy i potem ćwiczymy to w ten sposób, że mamy jeden eksperyment, którym jest rosyjski komunizm, nie udaje się, no to w takim razie niemiecki narodowy socjalizm też się nie udaje, no to może chiński wielki marsz też się nie udaje, potem Pol Pot, potem Korea, teraz Unia Europejska, która za którymś razem musi się udać. Grzech pychy to jest coś, co niestety bardzo ułatwia tego typu działania, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli oczywiście mówimy wyłącznie o utopistach i jeśli rzeczywiście pod tymi utopistami nie kryją się jednak ludzie, którzy utopistami nie są, ale jednak widzą problem, do jakiego się doprowadzili i uznają, że jedynym rozwiązaniem tego problemu, albo przynajmniej jakimś sposobem na ograniczenie tego problemu, bo nie wiem, czy już jest sposób na rozwiązanie, jest po prostu podzielenie się nim z innymi, którzy jeszcze tego problemu nie mają, bo być może to jest działanie celowe. No, nie chce mi się wierzyć, żeby Martin Schulz, pomimo wszystkich jego słabości, które znamy od wielu lat z wypowiedzi jego z Parlamentu Europejskiego, był do tego stopnia zaciemniony, żeby przy kryzysie, do którego doprowadzili Europę Zachodnią, mówić, że wszyscy uchodźcy są na wagę złota i mówić to zupełnie bezinteresownie. Wydaje mi się, że może tutaj być jednak projekt podzielenia się problemem. Problemem, który został stworzony, a który nie jest do rozwiązania już tylko i wyłącznie przez samych Francuzów. Mówiąc, więc to tak. By był nie, jeszcze tylko jakoś to tak. Nie byłby utopizm, tylko po prostu zwykły interes. Znów wpieranie nam, że coś, co jest czarne, jest białe, tylko po to, żeby zrzucić na nas trochę tego problemu. Inaczej nie jestem w stanie sobie przyjąć do świadomości, że wszyscy ci Europejczycy rzeczywiście stali się wyłącznie utopistami. Jestem przekonany, że jest w tym jednak jakiś podstępny interes obarczenia nas również problemem, którego myśmy w żaden sposób nie wygenerowali. No i na pewno nie chce być kanclerzem, skoro tak mówi nie teraz obecnie. Ja Niemcy słuchają, że to jest takie złoto i cenne. Ale ja chcę powiedzieć ojcu i panu, który przed momentem mówił, że ja spotkałem się jakiś czas temu, kilka miesięcy temu z austriackim dyplomatą, z którym rozmawiałem temat uchodźców i problemu migracji, który mamy w Europie i krytykowałem pomysł, że skoro oni są niezadowoleni i robią awantury, to trzeba by jeszcze bardziej się uchylić, dać im więcej miejsc pracy i jeszcze bardziej być dla nich przyjaznym, to może oni wtedy zechcą się bardziej zasymilować. Uważam, że jest to absurdalne, a ten austriacki dyplomata odpowiedział, że my nie mamy innego wyjścia. To znaczy, że oni wiedzą, że problem jest już tak potężny, że jedyny sposób na jego rozwiązanie to jest jednak podjęcie tej heroicznej próby jeszcze bardziej otwarcia się na nich, ale też podzielenia się z nami tym problemem. Czas nam płynie, bo telefon odebrałem, mam taką naturę, że odbieram, a potem ktoś pomoże psioczy na mnie. Nie psioczy. Witamy serdecznie. Kto jest z nami? Witam panią. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Niemiec. Witamy panią Ewę. Ja mam trochę inaczej widzę to z tej strony. Przede wszystkim Unia Europejska nie ma nic wspólnego z tą europejską wspólnotą węgla i stali założoną przez Schumana. To trzeba to jasno powiedzieć. Tam to była gospodarcza wspólnota, a to jest w tej chwili eurokomunistyczny kołchoz oparty właśnie na manifestie komunistycznym. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, że między innymi w tym manifestie komunistycznym jest oprócz państw narodowych, założeniu państw narodowych, likwidacji tych państw narodowych, jest również zniesienie własności prywatnej. I na unijnych urzędników należy rekrutować tylko tych, którzy uznali rewolucję europejską za główny cel swego życia. I pod tym pretekstem otwartych granic i Schengen elita urzędników europejskich wciągnęła nas do tego komunistycznego eurokołchozu. Nam się wydawało, że uciekamy od bolszewizmu i trafiliśmy właściwie z deszczu pod rynny, bo po prostu w tej chwili to jest trockizm. Zresztą Spinelli był trockistą i za to siedział w więzieniu. Poza tym nie mówi się o tym, że przejawiał na przykład Jerzy Buzek wielki entuzjazm do manifestu z Ventony. Również posłanki obie, Róża Thun i Danuta Hübner, pracują w grupie Spinelliego, więc to jest ewidentny. Próbują one przekonać nas, czy tam parlamentarzystów, o korzyściach płynących z federalizacji Europy. Więc to jest po prostu wielka tragedia. Natomiast
to, co się próbuje wyeksponować jako problem islamu, czy problem uchodźców, to jest po prostu przyszłe wojsko do jednej wielkiej Unii Europejskiej, bo Unia Europejska będzie miała jedno wspólne wojsko, ponieważ nie ma młodych ludzi w tej chwili w Niemczech w ogóle, bo się nie rodzą, są tylko pieski i małżeństwa homoseksualne. W związku z tym potrzeba wojska do Unii Europejskiej i przecież to będą, oni pracować nie będą, oni się nie chcą uczyć. To będzie z tego robione przyszłe wojsko. I dlatego zarówno Scholz, jak i Merkel uważają, że to jest złoto dla Europy. No bo czym oni wezmą tą całą Europę w garść? Właśnie tym wojskiem i po to nam potrzeba tych traktatów wszystkich. Takie jest moje oglądanie tej sprawy. Dziękujemy bardzo. Pani Ewo, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Cóż, no to nie było pytanie, to było to, panowie cały czas przytakiwali tutaj swoimi mądrymi głowami, że się zgadzają z panią, prawda? Co się dopowiedział pan profesor? No to traktacie, o manifestie wspominałem. Oczywiście grupa Spinelli działa i rzeczywiście tak to wygląda. Główny budynek Parlamentu Europejskiego ma nad drzwiami właśnie imię Altiero Spinellego, wobec tego to rzeczywiście pokazuje, że pod tym względem ma pani rację. Co do wykorzystania muzułmanów jako armii, no mam nadzieję, że się pani myli, ale tylko mam nadzieję. I to chyba tyle, co mogę w tej chwili dodać, co mogę... Zresztą to nie są pierwsze przypadki, kiedy Europejczycy dali się, prawda, jakoś tak omotać. Pamiętamy przypadek Toliattiego, tak? Taki komunista. No, tak. Któremu pokazano tam miasto idealne, radzieckie, sklepy były za darmo, więc brało się, te towary nie płacono, a tam nawet trawę malowano na zielono. No i przyjechał i powiedział, że komunizm to cudowna rzecz i część Włochów w to uwierzyła. Bardzo mocno, prawda? Włosi mają taką naturę, jak kiedyś za młodych bardzo lat, jeszcze będąc licealistą, pracowałem we Włoszech. Dodatkowo w wakacje to spotykałem się z takim, przyjeżdżał jako gość hotelowy taki właściciel fabryki, dużej fabryki obuwia we Włoszech i mówi, że jest komunistą. Jak może być komunistą właściciel dużej prywatnej fabryki obuwia zatrudniający 200 osób na normalnych etatach. On zachwalał oczywiście to, co było w Związku Radzieckim, to, co było w komunie, oczywiście kompletnie nie rozumiejąc, co mówi, no bo zaprzeczał nawet swoją postawą i swoją pracą temu, co mówił. Albo zatrzymał się na tej właśnie tej utopii komunistycznej, prawda, co, która była opisana. Drodzy panowie, czas nam szybko płynie. Ostatni telefon i odpowiedź na ten telefon, wybiorę go losowo, bo mamy 5 do wyboru. Będzie już takim podsumowaniem naszych rozmów niedokończonych, więc wszystko się zgadza. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Słuchamy panią. Alicja z północnej Polski. Witamy. Ja chciałam właśnie powiedzieć tak. Tragicznie jest w Lublinie, ale tragicznie również jest w Gdańsku, gdzie Polacy walczyli o Pocztę Gdańską, ginęli za nią, a w tej chwili pisze napis niemiecki na Poczcie Gdańskiej, tak? Jak pisze Deutsche Post? Tak, tak. Gratuluję. Więc nie ma orłów na pocztach w Gdańsku. No nie, to może film kręcą jakiś. Niekoniecznie, tak. Wszędzie był jarmark dominikański, wszędzie patrzyłam, tylko wolne miasto Gdańsk. Na pocztówkach, wszędzie, kiermasze, wszystko, wolne miasto Gdańsk. Co się dzieje, samorząd robi w Gdańsku, jest naprawdę tragicznie. No ale tu Adamowicz rządzi. Również nie jest dobrze w Olsztynie. Także mówię, póki te samorządy będą sprawować władzę, w Polsce będzie bardzo źle. Ale ja chciałam jeszcze właśnie, co moja poprzedniczka mówiła, pani Ewa, podpisać się pod tym. Tylko chcę powiedzieć, że muzułmanie nie będą stanowić armii europejskiej. To będzie armia IV Rzeszy. I właściwie to wszystko. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dziękujemy. No bardzo tutaj zabrzmiały smutne i poważne te tony z północy Polski. Rzeczywiście, no wybierajmy mądrych prezydentów na litość i no bo wojewodów nam tutaj władza, że tak powiem, przekazuje, więc, ale też jeżeli władza jest mądra, to i mądrych daje wojewodów. Ale jeszcze jedno zdanie, oddaję panom głos, bo zapomniałem zresztą. Aha,
Dlaczego upadło Cesarstwo Rzymskie? Przede wszystkim dlatego, że do legionów zaczęto brać cudzoziemców. I to był koniec, początek końca, oczywiście moralne zepsucie i tak dalej, ale zaczęto brać z Galii i z innych tam regionów, prawda? No i wiadomo, no, byli to, były te legiony za pieniądze. Nie mogli oni służyć oczywiście Cesarstwu Rzymskiemu, tylko sobie. Nie wiem, z tą pocztą, oczywiście nie chcę tutaj w żaden sposób powątpiewać, co pani mówi. Pani to widzi na bieżąco i pewnie tak, tak jest. Ale chcę powiedzieć, że to jest i tego rodzaju sytuacja, to jest przykład braku szacunku dla siebie samego. Ale taki brak szacunku dla siebie samego ja widziałem w hotelu Orbis we Wrocławiu. Hotel Orbis we Wrocławiu, w którym, nie wiem czy tam to jest do tej pory, jeśli jest to i ktoś nas słyszy w hotelu Orbis, to niech to zweryfikuje, a władze tego hotelu, jeśli dalej to utrzymują, to niech to zmienią. Otóż w hotelu Orbis we Wrocławiu, takim białym kontenerowcu wielkim, w holu głównym w recepcji wisiał zegar i tam byłem 3 razy i 3 razy przekazywałem moje zastrzeżenia władzom hotelu. Zegar, w którym dni i tygodnia były napisane w języku niemieckim, więc ja wówczas pytałem, czy widzieli hotel polski, hotel polski albo hotel w ogóle w Niemczech, który miałby na ścianie zegar, który by dni tygodnia były nazwane w języku polskim. No tuż nie ma, bo Niemcy nazywają swoje dni tygodnia po niemiecku, a Polacy powinni po polsku. Mamy w niektórych regionach taki brak szacunku dla samego siebie, nawet nieświadomy. Wydaje się, że warto zadbać o to, żeby było zupełnie inaczej. Podsumowanie, proszę ojca? Tak? Tak jest, oczywiście, prosimy. Bo... Kryzys jest, jest on ewidentny, widoczny gołym okiem. Przykładów na ten kryzys dawaliśmy mnóstwo, bardzo prostych. Ten kryzys przedostaje się również do polityki polskiej, do samorządów, które są nadal w rękach Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kłamstwo jest instrumentem uprawiania tak zwanej polityki, ale polityki w tym rozumieniu, o którym mówi pan profesor, czyli dążenia do utrzymania władzy za wszelką cenę i dążenia do sprawowania władzy nad ludźmi, a nie jako polityki roztropnego dbania o dobro wspólne. Wyjście z tego kryzysu Unii Europejskiej jest bardzo proste. Unia najpierw musi dostrzec ten kryzys i próbować go rozwiązywać. No na pewno wypowiedzi pana Martina Schulza, który ojciec przywoływał przed momentem z debaty Schulz-Merkel, nie świadczą o tym, ażeby ten kryzys rzeczywiście był dostrzegany przez samych polityków europejskich, co nie zwalnia nas, Polski, jako członka Unii Europejskiej. Państwo, które jest w Unii Europejskiej, pozostanie w Unii Europejskiej. Państwo, które jest pełnoprawnym członkiem Unii i płatności, które uzyskaje z Unii, to nie jest jakaś jałmużna, jakby to traktował Macron, czy wcześniej Hollande, czy Chirac, tylko to są środki, które są po prostu historycznie należne, o czym mówił pan premier Kaczyński. Przysłuszę na ostatnim konwencie. My tam musimy być po to, żeby wpływać na bieżący nurt polityki europejskiej, bo nam zależy na silnej Europie, na silnej Unii Europejskiej, bo w niej cały czas jesteśmy, nie staniemy się wyspą i jesteśmy uzależnieni od tego również, w jaki sposób dawać sobie będą radę w przyszłości niedalekiej państwa Europy Zachodniej, oby jak najlepiej funkcjonowały. To oczywiście pan profesor Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, i pan profesor, podsumowanie, Robert Ptaszek. Ja podsumuję bardzo krótko. Jest taka bardzo mądra formuła, do której często się odwołuje: idee mają konsekwencje. A wobec tego, jeśli mamy coś budować, musimy to zbudować na odpowiednim fundamencie ideowym. Takim fundamentem dla Europy było chrześcijaństwo. Wobec tego Europa ma w zasadzie dwie możliwości. Pierwsza to jest kontynuowanie dalej polityki odchodzenia od chrześcijaństwa, ale to jest samozagłada. Druga, powrót do fundamentów chrześcijańskich. Jeśli tego nie będzie, chrześcijaństwo przetrwa. Europa niekoniecznie, a przynajmniej nie w takiej postaci, jaką znamy. Podejrzewam, że ze szkodą dla wszystkich mieszkających w niej obywateli. I całe szczęście, że Polska się w miarę możliwości od takiej Europy dystansuje. Dziękuję bardzo. Pan profesor Robert Ptaszek, jeszcze przypomnę, tak dla porządku, otrzymałem książkę, bardzo ciekawa, bo tak przeglądałem, to pasuje jak nic do naszych rozmów. Zmierz Europy. Tutaj recenzentem był pan profesor Henryk Kiereś, którego pozdrawiamy. Tutaj bardzo obecny i bardzo często był obecny na rozmowach. I pani profesor Bogumiła Truchlińska. I popatrzmy, jakie rozdziały. Filozofia, religia, kultura, chociażby europejskie źródła kryzysu współczesnej Europy i kultury. Bardzo ciekawe zagadnienie, a religijność jako źródło kryzysu współczesnej Europy i kultury, tak by wybierał naturalizm współczesnej antropologii. Potem Unia Europejska, jak gender mainstreaming wpływa na politykę Unii Europejskiej, dlaczego tak trudno być dorosłym w postchrześcijańskiej Europie, czy także Polska w postchrześcijańskiej Europie, Abderytka, czy
rzeczniczkę europejskości. Wydawnictwo von Borowiecki, ja zachęcam do czytania, nie jest to reklama, bo otrzymałem, będę czytał, prawie 320 stron lektury, więc ciekawy materiał na przemyślenie. Są tam nie tylko małe literki, ale duże też, bo się straszył przed momentem. Aha, pan wojewoda przeczytał. Ja przeczytałem w wakacje, tak. O, no to podwójna, że tak powiem, nie kara, tylko zasługa, bo w wakacje czas jest inaczej przeżywany. Zresztą, no, czytanie jest tutaj naprawdę ważne, zachęcamy do tego, wtedy mamy argumenty do rozmowy, do dyskusji, a pamiętajmy, każdy człowiek pozytywnie przekonany albo jakoś tam mający no, wizję poprawną, dobrą, bo nie chcemy, żeby narzucać, jeżeli ktoś chce sobie wierzyć w co innego, niech wierzy, tylko my mówimy tutaj, bo mówimy o głosie katolickim, chrześcijańskim, jesteśmy chrześcijanami, katolikami i należymy do tradycji europejskiej, tego się nie wstydźmy, my żeśmy z Podogona, mówiąc brzydko, nie wypadli. Mamy ogromną tutaj zakorzenienie. Szkoda tylko, że te państwa, które były jeszcze wcześniej, teraz tak kończą. Ale może będzie próba odnowy, odbicia. Chociaż mówimy, jeżeli chrześcijaństwo z Europy wyjdzie, jeżeli Chrystus, jak ktoś mówi, odejdzie, no to stracimy tożsamość na pewno. Bardzo dziękuję panu za obecność, bo musieliście swoją niedzielę poświęcić. Dzień Pański, dzień odpoczynku na tutaj z nami pracę, ale myślę, że to będzie pożytek na pewno na przyszłość. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy. Były to rozmowy niekończone. Polityka polska wobec kryzysu w Unii Europejskiej. Nasi goście, pan profesor Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski i pan profesor z KUL-u Robert Ptaszek, filozof kultury i religii. Dziękujemy. Za chwilę wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
zapraszamy do wspólnej modlitwy, do komplety. Kończy się dzień, trzeci dzień września, niedziela, więc zapraszamy. Numery stron do naszej modlitwy to 971-972 i potem wydanie skrócone i części stałe drugi tydzień, strona 1167.